Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Śląsk-Wrocław Liga FC w ramach drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Konferencja będzie odbywała się w języku polskim, nie mamy dziennikarzy z Łotwy, przynajmniej nie wyrazili takiej chęci uczestniczenia, więc będzie w języku polskim. Jest z nami trener Śląska Jacek Magiera. Panie trenerze, na początek poproszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór, dwóch meczów właściwie trzeba podsumować, nie jednego. Cel zrealizowany, to co zakładaliśmy przed meczem, dwumeczem, i z tego się najbardziej cieszymy. Wiemy, że potrzebujemy czasu na pewne dogrania, pewnych spraw, które mają miejsce podczas wszystkich spotkań, które teraz gramy. Ale jestem zadowolony, bo idziemy w dobrym kierunku. Wracają zawodnicy do zdrowia. Coraz więcej ich mamy właśnie w zajęciach, możemy pewne rzeczy rotować. Natomiast co do meczu, bardzo dobre wejście w to spotkanie dzisiaj, szybko strzelony gol, potem oddana inicjatywa Rydze. Myślę, że zbyt głęboko się cofnęliśmy, chcieliśmy grać wysokim pressingiem, natomiast tego nie realizowaliśmy. Szans więcej stworzyliśmy w całym spotkaniu, bo tak na moje oko 9-5, natomiast na pewno Ryga w pierwszej połowie miała lepsze okazje do tego, aby strzelić gola. Raz uchronił nas interwencją wspaniałą Rafał Leszczyński, drugi raz w sytuacji sam na sam zawodnik Rygi nie strzelił gola. My w pierwszej połowie mieliśmy po odbiorze w wysokiej obronie Piotrka Samca-Talara też dobrą okazję, natomiast niecelny strzał. W przerwie mówiliśmy o złapaniu pewności siebie, mówiliśmy o tym, aby było flow, abyśmy grali w piłkę, abyśmy wymieniali między sobą więcej podań, abyśmy cały mecz grali większą liczbą zawodników na połowie rywala, abyśmy grali wysokim pressingiem i to flow było złapane. Uważam, że świetne akcje, po których strzeliliśmy dwa gole, potem jeszcze mieliśmy okazję Samca Talara, jeszcze Ortiza, także tych szans mieliśmy coraz więcej. Cieszymy się z tego, natomiast muszę na koniec powiedzieć taką rzecz, że mówienie, że Ryga jest słabym zespołem, wydaje mi się, że zakrawa trochę o brak rzetelności. Sami widzieliście, że to było to dobra drużyna, mająca świetnych piłkarzy, wielkie umiejętności i z ofensywną tożsamością. Natomiast my byliśmy lepsi w dwóch meczu. Natomiast myślę, że bardziej powinniśmy ważyć słowa i to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo graliśmy z dobrym zespołem, mającym znakomite indywidualności i sami to dzisiaj widzieliście. Dziękuję trenerze. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań, jedna taka informacja organizacyjna. Przed spotkaniem z Radą Jakim Radą nie będziemy planować konferencji prasowej, no bo musielibyśmy się najpewniej spotkać jutro rano, tak zwyczajowo przeprowadzamy konferencję. Zatem jeżeli macie Państwo pytania na temat meczu z Radą Jakim, to też jest na to czas, żeby właśnie teraz takie pytanie zadać. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Panie trenerze, ze zwycięstwem i chciałem zapytać, dziś w drugiej połowie piłkarze tej Rygi grali agresywnie i chciałbym zapytać, czy po meczu wszystko dobrze u piłkarzów Śląska, nikt nie dostał niejakich kontuzji, niczegoś takiego? Mamy kilka jakichś tam zadrapań, oby tylko zadrapań, a nie poważnych rzeczy, natomiast są zawodnicy poobijani. Mateusz Żukowski, Peter Pokorny mocno oberwali i tutaj nasi fizjoterapeuci mają w tej chwili już ręce pełne roboty, natomiast ja za jakieś 15-20 minut dostanę całkowity raport medyczny, jak to jest w naszych procedurach pomeczowych i wtedy będę wiedział, czy ktoś wypadnie nam z meczu w niedzielnego, czy też nie. I jeszcze jedno pytanko, a co pan oczekuje od meczu w następnej rundzie z tym St. Gallen ze Szwajcarii? Czy mamy jakieś szanse? Co pan myśli o tym? Trudno skreślać kogoś przed dwóch meczem. Na pewno gramy z zespołem o dużo wyższej jakości, mimo tego, że Ryga miała indywidualności, ale Maciek Suszczyński, nasz analityk, z Danielem Milą byli na spotkaniu w Szwajcarii, mamy pełny raport przygotowany. Zagramy z bardzo dobrym zespołem o wysokiej jakości, indywidualnym, ale też z dużą kulturą gry. Natomiast to, co powiedziałem, my z każdym miesiącem będziemy wyglądać coraz lepiej, z każdym tygodniem. Ten czas, który dzisiaj mamy, jest na naszą korzyść, bo możemy pracować, możemy wprowadzać tych piłkarzy, którzy do nas albo doszli, albo wrócą po kontuzji. Także ja zawsze będę grał w dwóch meczu, niezależnie od tego, z kim będziemy grać.
o to, aby awansować do kolejnej rundy i to będzie nasz cel na następną rundę. Natomiast co się wydarzy, zobaczymy. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo, Łukasz Ciana. Dobry wieczór, panie trenerze. Po pierwsze gratulacje, bo jednak liczą się punkty do rankingu, też efektowne zwycięstwo. To jest ważne dla polskiej piłki, ale mówimy wielokrotnie, że ważne, żeby polskie zespoły się nie osłabiały przed startem do europejskich pucharów. Czy dzisiaj ten Śląsk, patrząc na to, jest słabszy? Może dopiero będzie lepszy? Czy może jest podobnej sile jak ten, który kończył sezon? Bo jednak nie ma Erika Exposito, Łukasz Bejger kontuzjowany jest. Do ostatniej chwili ważyły się losy Macenki, tak? Czy podpisze kontrakt? Czy... No to pod tym względem. Tak, tak, o tym mówię. Ten Śląsk, to pierwsze takie pytanie, jest silniejszy, taki sam, czy słabszy jednak? No bo to jest kluczowe, myślę, zagadnienie. Dzisiejszy Śląsk musi przede wszystkim grać inaczej niż wtedy, kiedy miał w zespole Erika Exposito. Musimy szukać innych rozwiązań, innej możliwości gry w ataku, inaczej budowania akcji. Wiemy też, że to był zawodnik o dużych umiejętnościach, dużej jakości, potrafiący przetrzymać piłkę i był taką siłą napędową. Świetnie rozumiał się z Nahuelem, który bardzo dużo zagrywał piłek ze zmianą strony na lewą, z lewej na prawą po zejściu do środka. Ale już nie wracajmy do tego, bo to już było, to jest inna drużyna. Ja dzisiaj też przed meczem powiedziałem zawodnikom, abyśmy zapomnieli o tamtym sezonie całkowicie. To jest inna drużyna. W tej szatni małej, która była łącznie z nowymi trenerami, było 12 nowych osób. To sobie możemy otwarcie powiedzieć, że potrzeba dużo cierpliwości, dużo czasu, aby pewne rzeczy poukładać. My do tej pory w tych meczach, które graliśmy, czy w Rydze, czy z Lechią, czy z Piastem Gliwice, byliśmy niecierpliwi i przez tą niecierpliwość mieliśmy do siebie pretensje, uwagi, mieliśmy złość, sami na siebie się złościliśmy, na kolegę z boku, bo oczekiwaliśmy tego, co było w tamtym sezonie, aby ta drużyna była od razu zgrana, aby od razu było flow między nimi, aby była rodzina, o której często mówiliśmy. Żeby mówić o jakiejś drużynie rodzina, to potrzeba czegoś więcej niż tylko mówić. To muszą być wbudowane relacje, to muszą być zawodnicy, którzy się ze sobą będą dobrze czuli, to muszą być mecze, w których się wygrywa, które się przegrywa. Momenty, kiedy trzeba skoczyć, tak jak dzisiaj tam była sytuacja w drugiej części, gdzie cała drużyna pobiegła i biła się, można powiedzieć, o piłkę. To są te momenty, które budują. Wcześniej, no z jakiej racji mamy o czymś takim mówić, jak Baluca przyszedł do nas tydzień temu, Ortiz przed tydzień temu. Nie wiedzą, jakie są realia w tym zespole, jaka panowała, czy panuje atmosfera, czego ja od nich będę wymagał jako trener. Poznają mnie. Ja dla nich jestem obcym gościem. No bo taka jest prawda. I żeby się wkomponowali w zespół, to potrzeba czasu. Natomiast my często o tym zapominamy, oceniając tylko po kolejnym spotkaniu to, jaki był wynik meczu. Wynik w tym przypadku jest dla mnie najmniej istotny na dziś. Najważniejsze jest to, abyśmy pracowali, budowali te relacje, o których tutaj mówię, i drużyna się ze sobą coraz lepiej czuła i skakała ze sobą w ogień. A czy jest lepsza? Mhm. Nie wiem. Cebula, bo słyszę pytanie. Tak. No widać było, jaki to jest piłkarz. Cebulkę nie zdążyłem powiedzieć, ale chciałem tylko powiedzieć, że dał świetną zmianę i naprawdę rozegranie, przyjęcie, uderzenie, wyjście na pozycję. Widać, że ten chłopak, on już pokazywał świetne mecze w Rakowie, ale wydaje się, że to może być taki game changer dla Śląska. No tak to dzisiaj wyglądało. No tak, to jak od razu pierwsze jego przyjęcie piłki, prowadzenie piłki, no pokazało jakość, której wymagamy tutaj w tym zespole i oby to utrzymał, aby szedł jeszcze w górę. Też fakt taki, że grał wcześniej z Musiolikiem, że grał ze Szwarcem, to też trochę pomaga w momentach takich, chociaż nie wiem, czy grał ze Szwarcem, może nie grał ze Szwarcem, z Musiolikiem grał. To na pewno pomoże w jakimś tam zrozumieniu, jakichś tam zachowań. No ale jest piłkarz, no trzeba powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj dał taką zmianę, bo przede wszystkim podniósł morale zespołu, to co mówiliśmy o tym graniu, utrzymaniu przy piłce, był w tym dobry, także ma dalej pracować, bo to jest na razie tylko 45 minut. Tak, i na koniec o Nahuela chciałem spytać, bo to nie chodzi tylko o tego gola, ale widać było, że on po prostu, jak Erik odszedł, być może on będzie takim, przejmie rolę lidera, można powiedzieć, zespołu, bo dzisiaj pociągnął zespół, naprawdę, nie, tak jak mówię, nie chodzi tylko o gola, w każdej akcji szedł jak do pożaru i to też zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. No ale Nahuel był liderem też w tamtym sezonie, także to żadna nowość. Oczywiście on
On potrzebował też czasu na to, aby no wdrożyć się jeszcze raz w ten sezon. Wiadomo, że z Erikiem miał niesamowite więzi. Dzisiaj ma Ortiza, także oby budowali takie relacje jak z Erikiem. Ale jest to na pewno lider, jakość piłkarska, branie na siebie ciężaru gry, prowadzenie piłki. Dzisiaj też bardzo dużo razy pomógł, w defensywie wracał do linii obrony, także widać było, jak zależało mu na tym, abyśmy awansowali. Dobry wieczór, trenerze. Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Dziś trener w eleganckiej białej koszuli, zazwyczaj przychodzi do nas w koszulce Śląska albo bluzie Śląska, ale na ten galowy Śląsk tak naprawdę czekaliśmy do drugiej połowy. Dlaczego tak długo? Z szacunku do powstańców warszawskich jestem dzisiaj w koszuli. Janek, syn, pozwolił być w koszuli. Natomiast nie będę z nim negocjował teraz, abym więcej razy przychodził tak albo w innym kolorze, bo się dobrze czuję w takim stroju. No, powiedziałem już to, potrzebujemy czasu. To nie jest tak, że od razu będziemy grać i rozumieć się, jakbyśmy ze sobą trenowali nie wiadomo jak długo. Myślę, że tutaj ta jakość piłkarska z każdym dniem u wielu zawodników będzie pokazywana na boisku i będą te pierwsze połowy też lepsze, bo wiemy, że straciliśmy 3 gole w 7, 12 minucie w pierwszych 3 meczach. Plusem dzisiaj jest to, że nie straciliśmy w pierwszym 15 minutach, także wyciągamy wnioski i robimy progres. Straciliśmy gola po stałym fragmencie gry, gdzie można to było jeszcze bardziej lepiej zamknąć i wybronić. Natomiast trochę tam się zakotłowało w polu karnym. Ale pracujemy, to co powiedziałem, dla nas jest czas najważniejszy. My chcemy być zespołem powtarzalnym, natomiast żeby być powtarzalnym, trzeba ze sobą systematycznie pracować. I jeszcze jedno pytanie, zważywszy na awans Śląska-Wrocław do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy, czy rozważacie przełożenie kolejnego meczu ligowego? Już nie mówię o tym meczu z Radomiakiem, ale tego meczu z Widzewem Łódź. Będziemy się zastanawiać nad tym. To co powiedziałem, za 20 minut, już teraz za 16, dostanę raport medyczny, jak wyglądamy. Wiemy też, że dla nas każdy dzień więcej w dzisiejszej sytuacji kadrowej, gdzie nie mamy piłkarzy pełni zdrowych, jak Matsenko, Olsen. Dzisiaj Olsen siedział na ławce. Tutaj na konferencji przed meczem mówiłem, że ma szansę zagrać, ale na jednym z ostatnich treningów ten uraz się odnowił, także dzisiaj nie było takiej możliwości, żeby go wprowadzić do składu i na boisko. Dlatego ja chciałbym unikać takich sytuacji, bo to jest najgorsze. Kibice o tym nie wiedzą, dziennikarze o tym nie wiedzą. Zastanawiają się, dlaczego Magiera nie robi zmiany, jak ma takiego piłkarza jak Olsen na przykład na ławce rezerwowych. I zawsze chcę mieć w 100% zdrowych piłkarzy, natomiast dzisiaj chodziło mi też głównie o to, aby wszyscy byli w szatni. Abyśmy przed meczem na odprawie byli ze sobą, abyśmy mieli w drużynie mocne charaktery wtedy, kiedy trzeba na to boisko, na rozgrzewkę wyjść, potem w przerwie i tak dalej. Także to był nadrzędny cel tego, że był w składzie na mecz Matsenko, Olsen, a Baluca ma się przyglądać na dzisiaj i obserwować, jak ta drużyna funkcjonuje i mocno trenować w mikrocyklu tygodniowym. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Do mnie jedno pytanko, bo już późno się zrobiło. Zapytam o tę sytuację po czerwonej kartce. Ona wcale wam nie pomogła, mam takie poczucie. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, bo no Śląsk trochę jakby zwariował. Nie wiedział, jak zarządzać tym teoretycznie atutem. To Ryga stwarzała sobie więcej sytuacji. A to nie pierwszy raz. Myślę, że tutaj nie będziemy się oszukiwać, bo wiele razy było tak, że drużyna, która, pamiętam taki mecz chyba z Piastem Gliwice w tamtym sezonie, gdzie w 45 minucie Pyrka dostał czerwoną kartkę i wszyscy się spodziewali, że Śląsk stworzy 17 sytuacji do strzelenia gola, a stworzył 4 w ostatniej minucie. Bo tak było, plus karny, którego Erik nie wykorzystał wtedy. Natomiast to Piast był zespołem, który grał i tam jeszcze w jednej sytuacji tak było. Natomiast no to też pokazuje, że nie do końca się to łatwo gra, bo są pewne założenia, są piłkarze, którzy odpowiadają za poszczególnych zawodników i mimo tego, że mamy czasami jednego więcej, to okazuje się, że to przekazanie piłkarza jest na tyle trudne, że są problemy. Natomiast na pewno atutem Rygi było to, że miała bardzo wysokie umiejętności, jeżeli chodzi o indywidualne poczynania i tymi indywidualnymi pojedynkami w bocznych sektorach boiska, czy też w środku, kiedy wygrywali, robili przewagę,
która była spowodowana tym, że stworzyli sobie dwie sytuacje do strzelenia gola. Jedną z prawej strony naszej, gdzie było dośrodkowanie. Natomiast no, też trudno powiedzieć, że ta sytuacja, kiedy był słupek, to była stworzona przez jakąś grę. No, świetnie strzelił. Walnął z kroka nie do obrony. Na szczęście słupek dobrze stał. To już tutaj tak najpierw. I za chwilę Piotr Janus. Dobry wieczór, Bartosz Bryś, Śląsknet. Chciałem zapytać o zmianę Filipa Rejczyka w przerwie. Czy taka decyzja była podyktowana tylko tą żółtą kartką, którą ten zawodnik miał, czy jednak nie był pan do końca zadowolony z tego zawodnika dzisiaj? Tylko żółtą kartką. Gdyby nie miał Filip żółtej kartki na koncie, jestem przekonany, że przynajmniej 15-20 minut drugiej części meczu by zagrał. Mieliśmy dwa zagrożenia w przerwie. Na Hueli i Rejczyk. Wiemy, że młody zawodnik trochę inaczej reaguje na pewne działania, które są w trakcie meczu. Tym bardziej, że jest to zawodnik w środkowej strefie boiska. Gra w każdym meczu, też jest wprowadzany do piłki seniorskiej, można powiedzieć, w sposób taki też odważny, bo zagrał dzisiaj od początku. Wcześniej zagrał w Rydze 45 minut, w Piaście Gliwice 45 minut. Także ma być gotowy na Radomiak, jak i na kolejne spotkania. Uważam, że będziemy mieli z niego dużo, dużo pociechy. Marcin Cebula podniósł mu bardzo wysoką poprzeczkę, jak i Kubie Jezierskiemu, ale to dobrze, no, bo mają się od kogo uczyć. Piotr Jan z Gazdorcowska. Panie trenerze, to jedno pytanie o Radomiaka. Czy rozumiem, że jeszcze nie mamy tego raportu medycznego, ale czy bez względu na to, to już jest ten moment, że trzeba właśnie szachować siłami piłkarzy i zakłada pan jakieś rotacje, tak jak widzieliśmy to na przykład w Gliwicach, czy jednak chciałby pan rzeźbić, że tak powiem, tę wyjściową jedenastkę i tak, żeby ona grała co trzy dni? Czy ta drużyna jest na dzisiaj już na to gotowa, czy tutaj te rotacje i to poszerzenie kadry, które nastąpiło w tym okienku, ma w tym pomóc? Nie chcę rzeźbić w żadnym wypadku. Na pewno ten mecz St. Gallen będzie trochę inny niż mecz rewanżowy, bo między Radomiakiem a meczem w Szwajcarii są dwa dni. Czyli teraz mamy dwa dni do meczu z Radomiakiem, mecz z Radomiakiem, dwa dni do meczu w Szwajcarii. Potem mamy cztery dni do meczu z Widzewem i trzy dni, czy tam, no jakoś tak. No, są. Widzew będzie można przełożyć ewentualnie. To Widzew bardzo będzie można przełożyć. Zobaczymy, nie chcę tu teraz mówić, co przełożyć i kiedy przełożyć. Tak jak powiedziałem, podejmiemy najbardziej słuszną, jaką będziemy uważali za stosowną decyzję do tego, aby drużynę jak najlepiej przygotować do dwumeczu ze Szwajcarami. Dziękuję bardzo. Nie mamy więcej pytań, więc jeszcze jedno. Dobrze. Proszę. Poruszył już pan temat Marcina Cebuli, ale chciałem dopytać, czy jest to zawodnik na chwilę obecną, którego stać już na 90 minut w czasie meczu, czy jednak taki zawodnik właśnie, którego będziemy oglądać po zmianie? Nie wiem. Trudno powiedzieć, bo co innego jest, jak nawet robimy treningi na dużej intensywności przez 90 minut. To jest co innego, jak mecz o stawkę, o punkty, gdzie się inaczej biega, myśli, szybciej się podejmuje pewne decyzje, kroki. No, trudno powiedzieć. Też to jest zawodnik, który dawno nie grał, no bo wiemy, że w Rakowie nie grał przez ostatnie mecze, a potem miał przerwę, sam indywidualnie trenował ze swoim trenerem przygotowania i dopiero do nas dołączył. Potem znowu nie trenował, bo dostał w żebro i tak z nim było do tej pory. Także chciałbym każdego na 100%, natomiast wiem, że dzisiaj tak nie jest. Na sam koniec jeszcze chciałem poruszyć temat Jakuba Jezierskiego, o którym pan wspomniał. Rozpoczął on ten sezon jako zawodnik wyjściowego składu. Teraz nie znalazł się w kadrze na mecz z Piastem. Dzisiaj cały mecz na ławce rezerwowych. Jaka jest obecnie sytuacja Jakuba Jezierskiego w drużynie? Znaczy, tłumaczyłem chyba w Gliwicach już na konferencji, że Jakuba Jezierskiego nie było tylko dlatego, że chcieliśmy wziąć na mecz Tudora Baluce, który do nas przyszedł i chcieliśmy zobaczyć go w meczu, bo takie było założenie, żeby on te 20 minut przynajmniej zagrał, żebyśmy go rzucili w ten wir naszej ekstraklasy, żeby się też zapoznał z tą ekstraklasą, żeby dostał parę razy kopa gdzieś tam, bo tak jest, bo nasza ekstraklasa jest bardzo, bardzo taka fizyczna. I zagrał. Już po tym meczu wiem, że dalej ma pracować nad sobą. Kuba ma sobie poradzić w głowie z tą sytuacją. Jest w piłce seniorskiej. Nikt go nie ma zamiaru tutaj głaskać. Każdy ma zamiar od niego za to wymagać. W
tamtym sezonie nam dużo pomógł w ostatnich meczach wchodząc z ławki. Tutaj zagrał od początku z Lechią Gdańsk, zagrał w Rydze. Potem stracił miejsce w składzie, ale wszystko w jego głowie, w jego nogach, w rękach, w jego determinacji do tego, aby do tego składu wrócić. On nie ma prawa zwątpić. Gdyby każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zwątpił w jakąś sytuację, kiedy ma podgórkę albo jakiś problem do rozwiązania, to by tu nie siedział. Tylko by się poddał. Dlatego ma się nie poddawać, tylko walczyć. I to chyba było ostatnie pytanie, więc dziękuję Państwu bardzo za obecność. Dziękuję trenerze i zapraszamy na niedzielny mecz z Radomiakiem. Dziękuję.